Szukałam, że tak powiem, sposobu, żeby tutaj się w jakiś sposób odnaleźć. Tutaj wiadomo, że jest w moim wieku, już miałam 50 lat skończony, jak przyjechałam. To dosyć trudno tutaj było opanować ten język. A że zawsze lubiłam gotować i że to było moją pasją. No tak właśnie postanowiłam coś z tym zrobić. No i tak powstała Graszka Gotuje. Nazywam się Grażyna Skierkowska. 5 lat temu przyjechałam do Norwegii, do mojego małżonka, który tu już jest od 12 lat. Postanowiliśmy właśnie tak, żebym tutaj dotarła, bo nie chcieliśmy już żyć dłużej, także on tutaj w Norwegii, ja tam w Polsce i tylko 2-3 razy żeśmy się widzieli w roku i tak właśnie dotarłam tutaj. Przychodzą różne narodowości, jest tutaj też no, dużo przychodzi Anglików, dużo Amerykanów, no, no już każda taka społeczność, która tu powiedzmy w Stavanger mieszka, tak, w jakiś tam sposób się o Graszce dowiaduje i to jedzonko im smakuje i tutaj wracają. I have a friend who is from Poland, from Wrocław. And I've always eaten those food at his place, but I have it so convenient here, really good. Pierogi with meat, yeah, the dumplings. Nie bałam się. Skończyłam 55 lat 8 maja i w tym dniu otworzyłam Graszka Gotuje. Także słuchajcie, chciałam jeszcze powiedzieć, że nigdy w życiu na nic nie jest za późno i jak człowiek o czymś marzy, to w życiu się spełni. Warto dążyć do tego, tak.